Krzysztof Skiba w ostatnim czasie wzbudza szczególne zainteresowanie mediów. Lider zespołu Bixwitz wywołał spore kontrowersje, gdy poinformował, że po ponad 30 latach małżeństwa postanowił rozwieść się ze swoją żoną Renatą. Wszystko dlatego, że znów się zakochał. Mam wielu kolegów, którzy pozostają w wieloletnich związkach i się w nich męczą, a ja już tak dłużej nie chciałem. Mam prawo do szczęścia. Poza tym jestem artystą i potrzebuję muzy, a ta młoda kobieta sprawia, że mam energię, chce mi się żyć i czuję. Jakbym znowu miał osiemnaście lat. Tłumaczył później w gazecie wyborczej. 18 sierpnia muzyki felietonista po raz drugi stanął na ślubnym kobiercu. Jego związek z młodszą o 26 lat Karoliną Kępińską także nie przeszedł bez echa. Chociaż znany muzyk skupia się przede wszystkim na życiu ze swoją młodą małżonką, czasem wraca pamięcią do przeszłości. Niedawno udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie z dziecięcym wózkiem. Fotografia pochodzi sprzed ponad 30 lat, i widać na niej lidera Bikcyc i jego syna Tymoteusza. Do Instagramowego posta muzyk dodał wymowny wpis: Trudna rola bycia ojcem. Ja na spacerze z synem Tymkiem. Czytam kobiece pismo Kobieta i Życie. Wydawane w PRL. Osiedle Studenckie Lumby. Łódź. 1987 rok. Czytamy. To nie spodobało się jednemu z internautów, który w komentarzu pod zdjęciem zapytał artystę, kiedy Krzysiek z tymkiem ostatnio rozmawiałeś. Zaczepił skibę użytkownik Instagrama. Na odpowiedź 59, latka nie trzeba było długo czekać. Tydzień temu, odpowiedział komentującemu. Internauta postanowił zapewne zadać liderowi Big Cyt pytanie o kontakty z synem. Ponieważ jakiś czas temu Titus Skiba żalił się w mediach, że obecnie nie ma najlepszych relacji z ojcem. Z tatą nigdy nie miałem pogłębionych relacji. Przez pewien czas rozmawialiśmy dużo, na temat różnych rzeczy, mieliśmy wspólne tematy, rozmawialiśmy o muzyce, o literaturze, o polityce. Ale nigdy nie rozmawialiśmy na jakieś głębsze tematy, na temat uczuć, nie rozmawialiśmy o emocjach czy takich mocarnych życiowych sprawach, mówił w podcaście siedem metrów pod ziemią. Ostatnio w rozmowie z serwisem, shownews także przyznał, że nie ma kontaktu z Krzysztofem Skibą i nie został zaproszony na ślub. Nie byłem obecny na ślubie ojca przyp. redaktor. Nie mam z ojcem kontaktu od niemal 1,5 roku. Nie dostałem zaproszenia. Powiedział dziennikarzom. Czy to oznacza, że panowie pogodzili się i znów ze sobą rozmawiają? Zobacz też, Krzysztof Skiba pochwalił się ukochaną kobietą. Tym razem nie chodzi o młodą żonę Skiba Uderza. Ostre słowa na temat TVP i TVN to dopiero początek żona Skiby zdradziła, w kim podkochiwała się w przeszłości. To znany aktor.